była euforia duża już po ostatnim meczu. Powiedziałem im przychodząc, że będziemy cieszyć się po ostatnim meczu, że nie ma co cieszyć się, jak jesteś na ostatnim miejscu, po jednym zwycięstwie, zaburzać myślenia, trzeba cały czas być skoncentrowanym. Myśleliśmy o tym, żeby zatrzymać się wczoraj w Częstochowie, no ale wcześniej zatrzymaliśmy się na stacji CPN-u i już no, w takim stanie nie warto było jechać i pokazywać na Jasnej Górze. Powiedz, kiedyś była słynne powiedzenie Andrzeja Strejlała, świetna praca trenera Białka, czy teraz będzie świetna praca trenera Michniewicza plus Dariusza Kubickiego? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że to jest historyczny moment, bo nie przypominam sobie, żeby jeden zespół miał 6 punktów, utrzymał się i to w takim stylu jak my. My nie utrzymaliśmy się z 26-5 punktami, ale zdobyliśmy 32 punkty, podobnie jak Bełchatów 31 i to też pokazuje, że no, chyba nikt się nie spodziewał, że mając 6 punktów ktoś zdobędzie ponad 30 punktów i jeszcze to nie da utrzymania. I myślę, że to jest też jakiś wyznacznik dla innych, że zawsze warto walczyć o to, no, nawet w trudnej sytuacji, że można to zdobyć, wygrać mecze na Lechu, można wygrać na Legii czy na Wiśle i zdobyć upewniony sukces nawet będąc takim maluszkim jak my. Co dalej z tobą i z drużyną, z Demianem? Znaczy, przyjechaliśmy dzisiaj na tą galę zmęczeni. Demian jest z nami, dostanie dzisiaj nagrodę dla Króla Strzelców. Ja liczę na to, że Demian zostanie. Ja mam jeszcze rok kontraktu pod Beskidziu, także tutaj o siebie się nie martwię. Martwię się o to, kto tu zostanie i myślę, że uda nam się przekonać Roberta, bo on bardzo dobrze się w Bielsku czuje. Oczywiście, jeśli propozycja będzie konkretna z naszej strony i Robert ją zaakceptuje, to na pewno taki zawodnik się każdemu by przydał, ale nam w szczególności. Powiedz jeszcze na koniec, chciałem zapytać, osiągnęliście trzeci wynik na wiosnę, tak? Lepsza tylko Legia i Lech. Nie boisz się, że jak zostaniesz, to te oczekiwania będą teraz dużo, dużo większe niż tylko walka o utrzymanie? Presja rośnie. Nie boję się. Mieliśmy udaną rundę. Ja wiem, że takie zespoły jak my, czy jeszcze inne, jak Piast, że to będą miały z każdą rundą trudnie, bo nikt ich nie będzie lekceważył. Na pewno trudno będzie powtórzyć ten wynik, bo 26 punktów zdobyć, mając taki zespół jak my, bez gwiazd, bo my graliśmy bardziej sercem, bardziej wątrobą, inni grali umiejętnościami, nawet Bełchatów swobodnie sobie operował piłką niż my. My mieliśmy inny sposób grania. Nie boję się tego. Ja się martwię wtedy, jak nie mam pracy, że chciałbym mieć taki problem, że będę musiał jakąś tam presję przyjąć na siebie, czy jakiś tam inny problem rozwiązać, ale tak jak pracujesz, to nie myślisz o tym. To dobrze, że będzie ta reforma i podział, i więcej meczów, i podział punktów przede wszystkim. Tak, że po meczu w Poznaniu otrzymałem SMS-a od prezesa Bischoffa z gratulacjami. Mówi, że cieszy się, bo liga jeszcze będzie miała jakąś atrakcję dodatkową, a ja mu odpisałem, że żałuję, że tej reformy nie wprowadzili teraz, bo jeszcze 7 kolejek by się nam przydało. Nie, na pewno dzisiaj, gdybyśmy podzielili te punkty, no byłoby jeszcze ciekawie, prawda? Także trzeba ten sezon dobrze przygotować drużynę, przede wszystkim mieć wielu piłkarzy, bo ta końcówka pokazała. My jechaliśmy na Widzew tydzień wcześniej mieliśmy 7 piłkarzy zagrożonych żółtymi kartkami i praktycznie nie było zmienników, także to pokazuje, że ta kadra musi być bardziej liczna.